Obiecuję, że jutro zadzwonię do pańskiej żony, żeby tak głośno nie chrapała. Jak ona nie przystanie, to ja ją uduszę. Przysięgam pani, że ją uduszę poduszką. Dobrze, dobrze. Proszę jej dać jeszcze jedną szansę. A niech ona da mi szansę. Czy pani spała z wiertarką? No wie pan! Uduszę ją, jak mi Bóg miły. Jezu, ale dzień! Myślałem, że się już nigdy nie skończy. Zawsze myślałem, że jak będę policjantem, to będę łapał przestępców, a tu przez cały dzień wypełniam papiery, pocę się i słucham jakiegoś faceta, któremu chrapie żona. Dzień dobry. Ładny dziś dzień, prawda? Zakopane 400 kilometrów w lewo. Powiedziałem dzień dobry. Witam pana turystę. Zgubił pan szlak na Mount Everest. Nie szkodzi, od czegoś policja. Zajmujemy się wszystkim, tylko nie łapaniem przestępców, ale wy, ludzie gór, macie to wszystko w nosie. Zostałem okradziony. Chwileczkę. Kto ma dzisiaj dyżur nocny? Stępień. Powinien zaraz się zjawić. Musi pan trochę poczekać. Ale ja nie mam czasu. Ja też. Spóźnię się na pociąg do Poronina. Żona, mój dyżur się skończy. Mówiłaś Stępień? Tak. Jaki idiota przydzielił mu dyżur nocny? Przecież on w nocy nic nie widzi. Komendant. On w ogóle nie powinien zostawać sam. Przecież on za dnia też nic nie widzi. Proszę tu podejść. No i widzi pan, co pan narobił? Nazwisko? Lenin. Tak? A ja jestem Al Pacino. Miło mi pana poznać, panie Pacino. Bo napisze Lenin? Będę bardzo wdzięczny. Panie... Dobra, pisze Lenin, ale będzie pan miał kłopoty przy odszkodowaniu. Nie sądzę. Imię Włodzimierz? Nie, Józef. Jest pan pewien? Rodzice się nie mogli zdecydować, kto był większym mężem stanu, Lenin czy Stalin. Specjalnie dla mnie zmienili nazwisko. A jeśli można wiedzieć, jak się przedtem nazywali? Karol Marx i Fryderyka... Engels. Nie, Trombalska. Nosiłem nazwisko po matce i chłopcy się w szkole ze mnie śmiali. A jak pan zmienił nazwisko, to przestali. Pewnie kto by się wtedy śmiał z Lenina. Teraz można się śmiać. Jeszcze zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Co panu ukradli, Józefie Wissarionowiczu? Józefie Fryderykiewiczu. Ukradli mi Aurorę. Co w tym śmiesznego? Ukradli panu okręt? Tak. Krążownik? Nie, motorówkę i teraz muszę jechać do Poronina pociągiem. To nic na to nie poradzimy. Proszę się zgłosić do policji rzecznej. Ale mnie ją ukradli w mieście. To musieli być piraci. Kapitan Hook czuwa. Ja tu przyszedłem zgłosić kradzież. Jak byłem w przedszkolu, to skradziono mi plastikowego patiumki na wierzch. Czy to nie wczoraj dzieciaki widziały łódkę w sadzawce za boiskiem? Nie, to była żółta łódź podwodna. Żółta zrobiła się, jak ją pomalowali. Pomalowali? Podwodna, jak ją zatopili. Zatopili? Jeszcze przez chwilę była dymiąca. Jak ją podpalili. Niech pan szybko leci na sadzawkę. Może da się coś jeszcze uratować. Gdybym ja rządził w tym kraju, to by was rozstrzelali. Jesteś fantastyczna, wiesz? Już myślałem, że dzisiaj nic mnie nie rozśmiesz. Idę do kina. Może... Nie lubię kina. Tylko strzelają. Albo przeklinają. Ale to film o miłości. Jak 16-latka zakochała się w swoim ochroniarzu. O, nie zniósłbym tego. Mam siostrę w jej wieku. To może na Romea i Julię. Która wersja? Wersja?
No była już wersja klasyczna, wersja operowa, wersja MTV, wersja porno, wersja nazistowska, wersja, w której Romeo był gejem, a Julian jego nieletnim przyjacielem, to teraz na pewno jest wersja ekologiczna, rapowa albo dla niewidomych. Nie wiem, która to wersja, ale możemy sprawdzić. Wszystkie wersje się źle kończą. To może... Nie chcę iść do kina, ja lubię westerny. Grają jakiś western? Nie. Rio Bravo. To był najlepszy film wszechczasów. Jak będą grali Rio Bravo, to pójdę z tą do kina. Rozumiem. To znaczy nigdy. Nie patrz na to tak czarno. Może kiedyś go wznowią. Na przykład jak będzie miał 100 lat. A ty w ogóle widziałaś kiedyś Rio Bravo? Tak, chyba kiedyś widziałam. To jest o tym, jak John Wayne jest szeryfem. I razem ze swoim zastępcą, pijakiem, aresztują jednego bardzo ważnego faceta za morderstwo. A jego brat trzęsie połową miasta i chce tamtego odbić. Nasyła na ich posterunek bandę zbirów, a szeryf, pijak i jeszcze taki jeden staruszek się bronią. I tak przez cały film? Nie, jest jeszcze wątek miłosny. Między szeryfami czy bandytami? Między szeryfem i jeszcze jedną dziewczyną, co im też pomaga. Piękny film. No i dobrze się kończy. Romeo i Julia też właściwie dobrze się kończy. Miłość triumfuje. No akurat, z trucizną w brzuchu. W ogóle powinni zakazać filmów z Szekspira. Ten facet był walnięty. U niego się tylko trują, wbijają sobie noże w brzuchy, podrzynają gardło albo topią w stawach i to w jakich konfiguracjach. Syn ze stryjem, mąż z żoną, a chłopak z nieletnią. To są lektury szkolne. No właśnie, młodzież to czyta, a potem tak robi. Co? Wlepił wam mandat za złe parkowanie? Nie, zabił teściową. Naprawdę morderstwo? Rewelacja! To był wypadek. Otwórz celę. Może go najpierw przesłucham. Obierałem kartofle i ona mi naszła. Wsadź go do celi, szybko! No i przecież wam nie ucieknie. To brat naczelnika straży miejskiej. Tego naczelnika? Tego, co trzęsie połową miasta. To dlaczego go tutaj przyprowadziliście? Bo zabił teściową. To cześć. Możesz mnie rozkuć? I tak długo nie zabawię. No dalej, na co czekasz? Do celi. Wyjdę stąd za godzinę, a ty dostaniesz po dupie. Wyjdziesz stąd za 25 lat. I to jeśli się będziesz dobrze sprawował. Czarku, czy możesz wyrzucić stąd tego faceta? Nie lubię tych ze straży. Nie, nie mogę. A to dlaczego? Bo on zabił swoją teściową. Skoro panu już wszystko jedno, czy mógłby pan zabić też moją? U nas pijaków wywala się na zbity pysk. Ale my nie zabijamy teściowych. Nie mów, hop. Ten facet zostanie w celi do rana. Nic z tego, chcę być sam. Rapi pan? Jak parowóz. Wywal. Nie. Słyszałeś, co powiedziałem? Możecie się nie kłócić, mój brat i tak mnie wyciągnie. Jakim jest twój brat? To naczelnik straży. Popełniasz samobójstwo na moim dyżurze. To już nie jest twój dyżur. Idź do domu. Bardzo chętnie. Wypij za moje zdrowie. Może nie za twoje, ale chętnie wypiję. Witamy, szefie. Nareszcie. Poproście panów policjantów, żeby mnie puścili. Prosimy, żeby panowie puścili. Zabierz nogę. Nie. Nie zabierzesz nogi, czy nie puścisz naszego szefa? To i to. To ty sobie trzymaj nogę, a my bierzemy szefa. Ty myślisz, że ta mała z kałachem nas zatrzyma? I masz rację. Niech się pan nie martwi, szefie. Do rana nie będzie sprawy. My tu jeszcze wrócimy.
Jazda. Nie mieszaj się w to. Idź do domu. Mogę dzisiaj przenocować? Nie. O Jezu, przecież macie pusto. Przyjdź jutro. Nie mam gdzie iść, pobili mnie na dworcu. Nie widać. Bo pobili mnie w ciemności. Umiesz strzelać? No pewnie, przecież jestem bezdomny. On nam się przyda. Nam? Ty wychodzisz. Zostanę z tobą, Czarku. Nie. To może być niebezpieczne. Pomyślałem sobie, że mogę się wam na coś przydać. Przyda nam się jako barykada. Zaryglu drzwi. Pilnuj celi. Prześpij się. Będę cię pilnować. Muszę iść na obchód. Gdzie? Wyjdę i przejdę się trochę po okolicy. Niech nie myślą, że się ich boimy. Myślisz, że oni są na zewnątrz? Jasne. Tylko czekają, aż otworzymy drzwi. To po co chcesz wyjść? Czasem człowiek musi coś zrobić. Idę z tobą. Nie. To może być niebezpieczne. Nie nadaje się na policjanta. Jestem pijakiem. To prawda. Coś z ciebie za człowiek? Musisz być takim twardzielem? Tak. Powinienem ciebie zastrzelić, a nie jego. Mnie? Masz. Napij się. Ty sadysto. Idę na patrol. Ty, koleś. Spędzimy niezapomnianą noc. I tylko jeden z nas się obudzi. Nie zostawiajcie mnie z nim samego! Wchodzimy! Nikt do nas nie strzelał. Tak? To gdzie jest stępień? Zgubił się w ciemności. Nie zgubił się, dla niego ciemność to normalka. Ale nikt nie strzelał. Mogli mieć broń z tłumikami, ciesz się, że żyjemy. Hej, bezdomny! Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby ktoś do mnie strzelał. Teraz już wiesz, co byś zrobiła, jakby do ciebie strzelali? Rozstrzelałabyś sufit.
Janek! Stój! Kto idzie? To ja, idioto! To ja, głupolu! Ilu was jest? Stu! Poddajcie się. Przestań się wygłupiać, bo cię zastrzelę. To ja ciebie zastrzelę. Ale to my, Czarek i Kasia. A skąd mam wiedzieć, że to wy? Bo ci mówię. Możesz kłamać. No to wystaw głowę i sam zobacz. Ta, ja wystawię głowę, a ty strzelisz. No nie strzelę, nie jestem bandytą. To podaj hasło. Jakie hasło? Nie wiem. Kasia ci poda. Co? Obiad. To jest hasło? Kasia ci poda hasło. A skąd mam wiedzieć, że będzie prawdziwe? Kasia by nie skłamała. No dobra, to jakie jest hasło? Jak wyjdziesz zza kolumny, wypruję ci flaki! O czym ona gada? To było hasło, wyłaź. Strzeliłeś do nas, pacanie. Czyli to był pomysł, żeby dać mu broń? Twój. Przepraszam, ale zjawiliście się tu jak z podziemi. I chciałeś nas tam odesłać. Przykro mi. Mnie też. Komendant obciąży mnie za sufit. Jeżeli nas zaatakują, wszystko będzie na nich. Myślisz, że nas zaatakują? Zaatakują, inaczej po sobie zabili stępnia. Zabili stępnia? To jeszcze nic pewnego. Można go uznać za zaginionego w akcji. Zabiję ich za to. Wystarczy, że nas chciałeś zabić. No tak. Nikt już nie potrzebuje takiego starego, bezdomnego jak ja. Jasiu. Nikomu nie jestem potrzebny. Ależ jesteś potrzebny. Na przykład... Opiece społecznej. Mamy stępnia. Żyje? A nasz żyje? Jak zaraz nie oddacie stępnia, to przestanie. Stępień za naszego szefa. Zamieniasz się? Zamieniam. Dobra. Tutaj za godzinę. Nie róbcie mu krzywdy! Idź do domu, Kasiu. Już wiemy, co robisz, jak do ciebie strzelają. Dlaczego mają strzelać? Przecież... Chciałabym, żebyś wiedział. Nie zostawię ci nigdy. Nigdy? Jestem ci obojętna. Ale ty jesteś dla mnie kimś... Najwspanialszym na świecie. Kimś wyjątkowym, niespotykanym. Jak jednorożec. Zamknij się! To się nam zdarza już drugi raz. Już kiedyś powiedzieliśmy razem, zamknij się. Do kogo? No do tej twojej. Bo jeszcze się tu zjawi. Zepsułaby taki piękny moment. O tak, w psuciu to ona jest świetna. Kiedyś zepsuła mi łyżwy. Jak można zepsuć łyżwy? No widzisz, a ona potrafi. To największa psuja, jaką widziałem. Do tego straszna bałaganiara. A te łyżwy to się wbiły w asfalt. Głupia. Uwielbiam, jak tak o niej mówisz. Ma też kilka zalet. Ale głównie wady. To dlaczego ty i ona? Lubię głupie. Co to? To tylko wiatr. Skoro lubisz głupie, to mnie nigdy nie polubisz? Nie, no dlaczego? Ani kroku dalej. Mogę wejść? Proszę. Jestem sam. Czego pan chce? Mojego brata. Chce pan go zobaczyć? Zgadł pan. A nie widział pan go wcześniej? Chcę go widzieć teraz. Po co? Myśli pan, że się zmienił? Stefan, wyciągnij mnie stąd! Dopóki ja tu jestem szeryfem, posterunkowym, on stąd nie wyjdzie. Dlaczego? Bo prawo musi być jednakowe dla wszystkich. Pan, jak się wydaje, nie dorobił się jeszcze teściowej. I powiem panu, gdyby ta teściowa miała broń, mógłbym uwierzyć, że to był uczciwy pojedynek. Ale to była teściowa nieuzbrojona. Miała język. Miała. Obciął jej. Dobra. Dlaczego ja wam mam pokazać, a wy mnie nie? Pokazać co? Waszego członka. Wolę zobaczyć brata. Nie jest członkiem waszej straży. Jest. A mój członek jest członkiem mojej załogi. Aha, nie wątpię. Chcę go zobaczyć. To niech go pan sobie zobaczy. Ma pan go tutaj? Ja nie, pan go ma.
Jakiego mogę mieć? Jak pana ludzie go zabrali? Proszę? Gdzie on jest? Pan nie wie? Nie. Niech pan sprawdzi tam, gdzie zwykle. W barze. Jeśli poszedł tam z właścicielem, członki same nie bywają w barach. Po polsku mówi się członkowie. Kończył pan wieczorówkę? Nie, liceum konopnickie. Przysięgam, nie wiem nic o pańskim członku. Naprawdę? Łysy, 1,80 m. Wierzę panu. Może pan iść do brata. Ty skinsynu, jak mogłeś zabić ją właśnie teraz? Wiesz, jak to zaszkodzi mojej karierze? To był wypadek. Każdy sąd mnie uniewinni. Sąd? Postaram się, żebyś dostał dożywocie. No co ty? Stefan? Ty dziecka nie przeszkadzałeś. A teraz wreszcie, kiedy się od ciebie uwolniłem, musiałeś zabić tę szkodę. Musiałeś! Musiałeś! Niespecjalnie! Zabieraj twoje brudne skarpetki, ty świnio! Jest! Ale Jolu! Nie będzie więcej proszku do prania, nie będzie zimnych koloryferów. Jolanto! Nie będzie kajdanek, nie będzie gazu łzawiącego, nie będzie bitej śmietany i nie będzie sznurka od bielizny. Oj, bo wyrwę ci język. Jak mogłeś mnie zwodzić przez tyle miesięcy? Jesteś głupia. Pierwszy raz w życiu się z tobą zgadzam. Zepsułaś szafę. Nie bójcie się, to zapalniczka. Zepsułaś niewinnego. Gdzie nasz szef? Teraz mamy dwóch. Czarek, jeden mnie, nie. Zamknij się! Jeśli chcecie obu, musicie jeszcze coś dorzucić. Nie pozwolę się wymienić na mordercę. Tylko dajcie mi broń! Dawaj go, bo go rozwalę! Którego? Przyprowadź naszego, a waszemu nic się nie stanie! Tylko się rusz, a zeskrobią cię ze ściany! Co to za debilka? Jeszcze słowa, strzelam! Nie, to ja strzelam! Jeszcze nie wiesz, co robię, gdy na mnie strzelają! Rozwal tę babę! Tak, Baldynik. Strzelać? Bo was zabij! Opuśćcie broń! Strzelajcie do gry! Halo? 13 posterunek, słucham. Facet udusił żonę poduszką, bo za głośno chrapała. Zapomniałam zadzwonić do jego żony. Zamieniacie się, czy nie? Janek! Yes! Wypuść go. Yes. Dziękuję wam, chłopaki. A ty, głupku, będziesz się jutro z tego tłumaczył. Zamknąć cię z powrotem? Jestem niewinnym członkiem straży. Teściowa naszła mi przez przypadek, idioto. Przez przypadek? To się dzieci robi. Osobiście odpowiesz za ten skandal. Aresztowaliście nie tylko niewinnego człowieka, ale... Chcieliście zabić dowódcę bratniej służby. Jestem na to za stary. Nie ruszać się, wypi***ne, s***ne, wtrzaskane, kopane! No, już się z tego nie wywiniesz. Nie, to ty się nie wywiniesz. Prawo będzie przestrzegane w tym mieście. Napiszę skargę do ministra. Nie zdążysz. Rano zawiśniesz na szubienicy. Malutki, jak ty się przeze mnie nacierpiałeś? Co pani robi z tym nożem? Z brzucha sobie wyjęłam. Zięć kartofle obierał i mu naszłam.